studiu TVP. Podczas programu znalazły się osoby mające różne zdanie na temat nowelizacji. Zaproszono posła PiS popierającego ustawę oraz polityka z Kukiz 15, który się z nią nie zgadza. Wśród gości znaleźli się również właściciele hodowli zwierząt, osoby z Fundacji Viva i Otwarte Klatki, publicyści oraz mieszkańcy wsi, którzy skarżą się na uciążliwe sąsiedztwo ferm norek. Zaproszone do programu osoby wypowiadały się na przemian. Dyskusja w Warto Rozmawiać była napięta i jej uczestnicy oskarżali się o kłamstwa i manipulacje. Pokazano także materiały filmowe, pokazujące między kropka i neutron. Niehumanitarne warunki przetrzymywania zwierząt oraz fragment posiedzenia komisji sejmowej, debatującej nad ustawą? Zaprezentowano także zdanie przeciwników ustawy, argumentujących, że spowoduje ona zniszczenie prężnej branży przemysłu, nastawionej na eksport. Po emisji programu, Krzysztof Czabański na Twitterce skrytykował odcinek Warto Rozmawiać. Stwierdził on, że Pospieszalski zmanipulował odcinek na rzecz lobbystów hodowców norek i poprosił o interwencję Jacka Kurskiego. Również Joanna Lichocka skrytykowała audycję, jako ustawioną pod interesy przeciwników ustawy o zakazie hodowli zwierząt. Oskarżyła Pospieszalskiego o przedstawianie propagandy hodowców oraz brak wykorzystania relacji osób zmuszonych do mieszkania w pobliżu ferm norek. Inni dziennikarze stanęli w obronie Jana Pospieszalskiego. Pierwszy na tym właśnie polega telewizja partyjna, jeśli coś się partii nie spodoba, od razu wzywa się na dywanik szefa telewizji, napisał na Twitterce Kamil Dziubka z onet.pl. Będą kręcić śmiechu warte bez drozdy, skomentował sprawę Mikołaj Wójcik z Faktu.